witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Ja się dzisiaj do was witam tu z mojego ogródka. Dzisiaj jest bardzo piękna pogoda, piękne jesienne popołudnie. Jestem akurat po robocie. Wyglądam dzisiaj tak, wyglądam jak to po całym dniu roboty. Człowiek wygląda. Nie było mi tu już przez tydzień. A ostatnio też dość taką wichura tutaj u nas była, no jak widzicie, liści wszędzie pełno leży. I tak se myślę, nagram się do was, powiem co u mnie, zrobię takiego vloga i przy okazji się tutaj zrelaksuję. Ten kwiatek, co jest za mną, kochani, to bardzo fajnie mi się rozrósł. Jego mam dopiero drugi rok w ogródku. Kwit mi super, ale ja zapomniałam, jak on się nazywa ten kwiatek. Jak ktoś wie, to niech mi powie. One zawsze właśnie kwitną wczesną jesienią i wiem, że mają różne kolory. I co wam tu powiedzieć, co u mnie, co dali z moją robotą, czy ja już się szykuję do wyjazdu, bo już jest koniec września, a dzieje się u mnie dużo, są różne zmiany, o których tutaj z tego vloga się dowiecie. I tak kochani, co z moją robotą dali? Ten, kto już mnie tutaj śledzi, kto oglądał mój przedostatni vlog, to wie, że ja właśnie miałam plany związane z moją robotą, ponieważ chciałam właśnie w tym moim zawodzie się dalej rozwijać, chciała iść dalej. Miała ta okazja właśnie innej oferty pracy, musiałaby coś zmienić. Oczywiście taka decyzja nie idzie podjąć wiadomo z dnia na dzień, bo to nie jest takie proste. Trzeba przemyśleć wszystkie argumenty za i przeciw. I oczywiście od czego, że musiała zacząć? Musiała zacząć od tego, że musiała u mnie w hotelu, w mojej robocie iść na rozmowę tam z dyrektorem, z szefostwem i powiedzieć właśnie o co mi chodzi, że żeby mnie też źle oni nie zrozumieli, że ja się w tym hotelu bardzo dobrze czuję, że robota mi się podoba, fajnie mi się tam pracuje, że ja czuję, że ja chcę właśnie iść dalej, się rozwinąć dalej w tym punkcie, że tutaj to co mogła już osiągnąć, co mogła zrobić, pokazać, zaprezentować, to ja to już w tym hotelu tam zaprezentowała, że potrzebna jest właśnie taka zmiana, że myśla o tej zmianie. Oczywiście byli oni zszokowani, że czemu właśnie tak chce zrobić, że czemu chce odejść, że jak to, no i że oni muszą też to pomyśleć, co, jak, że ja przecież też tu mogę wszystko robić, co chcę, że mam ta, oni mi dali ta wolna ręka, że oni mnie tutaj przecież w niczym nie ograniczają. Po prostu chcę wypróbować coś innego. Ta rozmowa była krótko tam w tym biurze, bo oni byli zszokowani, byli bardzo zaskoczeni, no w ogóle z takim czymś się nie spodziewali. No i nic, powiedzieli, że to oni muszą pomyśleć nad tym, że my będziemy jeszcze rozmawiać. No ale zaraz na drugi dzień, jak szedł do roboty, zaraz mnie właśnie dyrektor hotelu poprosił do biura, był tam wicedyrektor, no i oni mówią mi, że oni mi składają taką propozycję, że oczywiście w tym hotelu mam zostać, że zostanę szefem tego działu i że po prostu mogę sama, tak jak chcę, rozbudować sobie ta patisserie, że do góry nie ma żadnych granic, że czym ją by da jeszcze więcej, taką kreatywną i by da chciała coś jeszcze więcej, że nie ma problemu. No i to już była długa rozmowa. Jeżeli chciałaby się czegoś douczyć, coś nowego, to po prostu mam to zrobić za pomocą kursów, a nie za pomocą zmiany pracy. Chcą mnie po prostu w tym hotelu zatrzymać i nie chcą, żebym mnie odchodziła. W każdym razie już nie będę tutaj szczegółowo wszystkiego gadać, bo to bym mogła wam tu opowiadać do samego wieczora. Finisz jest taki, że w hotelu zostaję. Teraz od 1 października zostaję tam szefem tego mojego działu. Ja już tak tam dużo mogła robić, oni tam się, nikt się tym tam nie wtrącą, wszyscy byli zadowoleni, no ale teraz oczywiście zostając tam tym szefem oficjalnie, mając to na papierku, całkiem też otwierają mi się inne horyzonty. Ta przyszłość na razie jest związana dalej z tym hotelem, czyli nigdzie nie wyjeżdżam, walizek nie pakuję, kochani, i bardzo się cieszę z tego awansu. Bardzo się cieszę, że to wszystko, co ja tam daję, jak tam się poświęcą, ile serca w to wszystko wkładam, że jednak jest to zauważone, że robię wszystko dobrze, że idę w dobrym kierunku i że natrafiła właśnie na takich ludzi, którzy to doceniają. Wszystko idzie jeszcze lepiej niż człowiek sobie myśli, bo że zaproponują mi takie stanowisko, to o takim czymś nawet nie marzyła. Ja chciała się rozwijać, chciała iść dalej, jakieś coś innego
obejrzeć coś innego, z innej strony to cukiernictwo zajść, bo jednak tak jak w tym zawodzie i w innych też zawodach ciągle można się dokształcać, ciągle wychodzi coś nowego. To jest zawód bardzo kreatywny, nie ma granic do góry. Te drzwi się otwierają, jednak jak marzycie, dążcie do tych swoich marzeń, obojętnie jakie to są marzenia, małe, duże, jeżeli ciągle człowiek w tym wytrwa i patrzy w tym kierunku, bo jednak otwierają się drzwi za drzwiami, człowiek idzie dalej, jest trochę czasu i zaś jakieś drzwi otworzą, zaś jest całkiem coś innego, coś nowego. Także kochani, życzę wam wszystkim, żeby się wam takie marzenia pospełniały. Jak człowiek w tym wszystkim trwa i coś do tego robi, to patrzcie, że marzenia się spełniają, że jedne drzwi za drugimi się otwierają i można się pnąć do góry. Także kochani, ja tu jestem waszym żywym przykładem. Kochani, życzę wam wszystkim, żeby wasze marzenia się pospełniały, jak te małe, tak i te duże. Róbcie ale coś w tym kierunku, nie stójcie w miejscu, róbcie coś w tym kierunku, a będą się jedne drzwi za drugimi wam otwierać. Idźcie z przepisami, to ja jestem w tyle, bo jak przyjdę po robocie, to mam oczywiście jeszcze w domu coś do robienia, są jeszcze dzieci, jest jeszcze, trzeba wyprać, trzeba ugotować, no jak każdy z was, nie, ma jeszcze inne swoje obowiązki. A dwa takie fajne motylki, tu patrzcie. Usiadł mi jeden tu na rynka. O, widzicie jak fajnie. A ja uwielbiam motylki. O, patrzcie jak mi usiadł na kurtka. A ja uwielbiam motylki. No i to, czy to nie jest szczęście? I czy to nie jest piękne? Już polecił. O, teraz. I czy to nie jest piękne? Nawet taki motylek usiądzie mi tutaj na kurtce, na ramieniu. No to jest naprawdę coś pięknego. I korzystając z okazji, że jestem tu na tym ogródku, to przejechał się do góry i pokażę wam, jak wyglądają teraz te pola winogronowe. Winogrona są już bardzo dojrzałe, za niedługo będą zbierane. Większość tych winogron to właśnie idą na wina. Tutaj w tym regionie Kajomiszku właśnie są bardzo słynne wina, które są robione właśnie z tych winogron. Patrzcie, jak fajnie wyglądają po prostu winogrona, jak malowane, jak z obrazka. Wszystko jest bardzo tutaj czyściutko, bardzo zadbane, bo inaczej też z tego by nic nie było. No jednak o takich winogron to jest bardzo dużo roboty. Do tego musi być jednak zamiłowanie, też taka pasja, bo poświęca się bardzo, bardzo dużo czasu właśnie na flegowanie tych winorośli. A tu jest inna odmiana winogron, całkiem inny gatunek, całkiem inaczej rosną. Kolor mają taki czerwony i one idą zaś na inny gatunek wina. A tu pokażę wam, co przygotowujemy na każdy niedzielny brunch. Tak tylko na szybko, tak w skrócie. Oczywiście wszystkie te deserki, tutaj to jest moja robota. Tutaj jest ciasto ze śliwkami, deserki tofifi, mus czekoladowy, sałatka z owoców, pudding czekoladowy i panna cotta z malinkami. Tak wygląda taka moja słodko-eka, taki mój słodki stół. Tutaj z tyłu już przygotowano jeszcze jedna panna cotta. Ona jest ze sosem z mango. I
tak się ona prezentuje na drugiej połówce słodkiego stołu. Tutaj jest też właśnie sałatka owocowo. Deserki są waniliowe z wiśniami. Tutaj też jest czekoladowy mus. Ta panna cotta właśnie mango. I ta kobabka zrobiła. I fajnie wszystko jest zawsze kolorowo, świeżo. Fajnie zawsze udekorowane. I naprawdę prezentuje to się bardzo fajnie. Mam też do dyspozycji kącik z lodami. Zawsze wybieram jakieś 4 smaki. Zawsze je fajnie też udekoruję, bo to jednak przyciąga. Tutaj są waniliowe, czekoladowe i 2 rodzaje sorbet. Tutaj jest sorbet z brzoskwiń i sorbet z mango. Można powiedzieć, że te sorbet z brzoskwiń jest po prostu przepyszne. Tu są teraz 2 takie płyty z serami od wyboru do koloru i oczywiście dużo, dużo dekoracji. W środku są orzechy włoskie, pychotka. No i tutaj która sałatek, dekoracji, czyli kochani same pyszności. Tego ja już nie robię, ale wszystko jest u nas w hotelu świeżo przygotowywane. I oczywiście zawsze wszędzie dużo, dużo dekoracji. I akurat jeszcze w hotelu mieliśmy wesele, także pokażę Wam tak na szybko stół, jak był podekorowany, jak sala wygląda. Ale musiała już też potem szybko uciekać, bo para już wchodziła do środka, to musiała się zmywać. No i nasz hotel prezentował też się na targach ślubnych, co teraz niedawno były. I takie słodkości ja właśnie na te targi ślubne tam robiłach. Także jak widzicie, nudów nie ma, pełne ręce roboty, zawsze coś się dzieje i to jest właśnie to, co ja kocham. Także kochani, my zobaczymy się znów na następnym filmiku i popatrzę, co jo tam do was coś tam przyrządza, przygotuje. Jeśli tu ze mną są, że mnie oglądacie, komentujecie, dużo mu od was fajnych komplementów. Bardzo mnie to cieszy, bardzo serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia kochani, pa pa, miłego dnia wam życzę, pa.